Czy obchodzi Pan walentynki i w jaki sposób można je spędzić tutaj w Lubartowie? Obchodzę na pewno z żoną w Lubartowie. Nie wiem, zamierzamy zabrać do jakiejś restauracji, jeszcze nad tym nie myślałem, jeszcze jest tydzień przed. Mam nadzieję, że z rezerwacją coś zdążymy, ale raczej standardowo kwiaty, kolacja, kino. A czy poza Lubartów się Państwo też poruszają, że tak powiem, w ubiegłych latach na przykład, czy... Tak, do Lublina, do kina albo na dyskotekę. Nie wiem teraz, jak to będzie w związku z pandemią, czy wszystko będzie otwarte, ale zorganizujemy sobie czas razem. Można też spędzić walentynki poprzez imprezy. Albo na przykład, jeżeli ktoś ma dziewczynę, to też zabrać dziewczynę, a jeżeli ktoś nie ma dziewczyny, no to może spędzić z rodziną. A jak pan spędza walentynki? No ja przeważnie tak spędzam ze znajomymi. Obchodzę. Biegnę do kwieciarni i kupuję żonie róże, frezje. Najbardziej lubi frezje, ale tak róże je kupuję, jakieś słodycze jeszcze. Miło, na pewno miło. Jeśli wszystko jest w porządku, jakieś kwiaty żonie, no trzeba się zachować tak jak po prostu na walentynki. No i to święto jest naprawdę potrzebne i dobre dla nas wszystkich.